W dzisiejszym odcinku do zgarnięcia SP250 skrzydłowy w stanie minimalware. Aby wziąć udział, wystarczy, że polajkujesz ten materiał, napiszesz komentarz, zasubskrybujesz kanał Piki oraz polubisz fanpage Piki Faction. Ostatnio zwycięzcą został PepeBizon123. Gratulujemy! A teraz zapraszam już do sedna dzisiejszego odcinka. Niedawno twórcy Fortnite'a, czyli Epic Games, zapowiedziało, że przeznaczył 100 milionów dolarów na nagrody e-sportowe. Jeżeli coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce, wówczas będziemy mówić o nowym rekordzie w sportach elektronicznych pod względem puli nagród. Trzeba tutaj przypomnieć, że wcześniej niekwestionowanym liderem w tym aspekcie była Dota 2. Ostatni The International 2017 miał w puli aż 24 787 916 dolarów. A zwycięzca Team Liquid zgarnęło sumę 10 862 683 dolarów. Teraz jednak najprawdopodobniej Dota będzie miała konkurenta, jeżeli Epic Games pokusi się o zrobienie czegoś w stylu Majora i przeznaczy połowę wcześniej wymienionej puli do takiego rozdysponowania, to będzie prawdziwy pogrom konkurencji. Wyobraźcie sobie jeszcze coś takiego, że gracze kupując specjalną skórkę dokładają się do prize poolu. Nie chcę sobie nawet wyobrazić, jaka chora suma byłaby dostępna na tych zawodach. Zdecydowanie tryb Battle Royale jest ostatnio w modzie, istnieje jednak jeden istotny problem w tego typu rozgrywkach. Tryb obserwatora. Nie ma co ukrywać, obserwowanie w Fortnite na tę chwilę wymaga jeszcze bardzo wielu poprawek. Jeżeli kilka istotnych kwestii nie zostanie poprawionych, wówczas z turniejów może wyjść kompletna klapa. Wierzę jednak, że Epic Games ma głowę na karku i na spokojnie poprawią wszystko, co trzeba. Jestem ciekaw, jak zostanie rozwiązany aspekt randomowości, gdzie bardziej doświadczony gracz najzwyczajniej w świecie będzie miał pecha. Nie znajdzie broni, zostanie zabity przez kogoś słabszego. Mam nadzieję, że tutaj zostanie wprowadzony taki sam system jak w przypadku PUBG. Co ciekawe, wracając jeszcze na chwilę do popularności Battle Royale, nawet Call of Duty zdecydował się na nietworzenie kampanii dla pojedynczego gracza na rzecz trybu Battle Royale. Ciekawe, jak to będzie się prezentować, czy będzie realnym przeciwnikiem dla Fortnite'a. Wydaje mi się, że ludzie i tak pozostaną przy tytule od Epic Games, ale zobaczymy, co przyniesie czas. A wy co myślicie o przeznaczeniu 100 milionów dolarów przez Epic Games? W tym materiale byłoby no na tyle, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał. Czytał dla was Karol Pikispera. Trzymajcie się, do usłyszenia do następnego odcinka. Na razie.